Siemanko, z tej strony Cizard. Kurde, jak ja mam ćwiczyć ten front lever? No, jestem początkujący, ale w sumie chciałbym już trochę poćwiczyć ten front lever, no. Pokażę wam dziś 8 ćwiczeń od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Na wstępie zachęcam oczywiście do zostawienia łapki i subika. Będą to świetne ćwiczenia na początek, ale również też są to dobre ćwiczenia dla osób bardziej zaawansowanych, które chcą na przykład wyczyścić tego fronta, czy trochę go wzmocnić. Spokojnie te ćwiczenia możecie sobie wplatać do planu treningowego i myślę, że przełoży się to w przyszłości na szybszy i lepszy progres we front leverze. Front lever to element polegający na wysiłku statycznym. Pracują tutaj mięśnie oczywiście najszerszy grzbietu, triceps, piersiowy większy, czworoboczny grzbietu, tylny akton mięśnia naramiennego. Tak naprawdę bardzo ważne jest napięcie całego ciała i we wszystkich tych ćwiczeniach, które wam pokażę, myślcie o tym, aby w jednym momencie napinać jak najwięcej grup mięśniowych naraz. Pierwsze ćwiczenie uczy nas spięcia łopatek, które we froncie powinny być ściągnięte w tył i w dół. Jak widzicie, wykonuję tutaj podciągania australijskie, wykorzystując tylko ruchy łopatek i jednocześnie napieram rękami na drążek, tak jakbym chciał go złamać. Kolejne ćwiczenie to napieranie na drążek. Pamiętamy, żeby napinać z całej siły. W pozycji hollow body. To znaczy, że łopatki mamy oderwane, stopy mamy oderwane, mamy napięty maksymalnie brzuch, a nasze lędźwia i kość krzyżowa przylegają do podłogi. Pilnujemy tutaj prostych łokci i tego, aby dociągać drążek do naszej miednicy. Trzecie ćwiczenie to poprawne ściąganie łopatek i wychylanie się głową w tył, cały czas mając proste łokcie. Jest to świetna wprawka, która uczy nas spięcia i pokazuje, jak powinniśmy wchodzić do front levera ze zwisu. Podciąganie na drążku. Podstawa podstaw, jeśli chcemy ćwiczyć front lever. Lever? 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 Poprawnie czyta się lever, ale wiadomo, o co chodzi. Im lepiej się podciągamy, tym mamy większe szanse na to, że szybciej nauczymy się front lever. Aby miało to maksymalne przełożenie, pilnujemy tego, żeby łokcie ciągnąć przy ciele. Wtedy nasz staw ramienny pracuje w pozycji bardzo zbliżonej do front levera. Piąte ćwiczenie to skin the cat. Zginamy nogi, składamy się w kulkę i wciągamy się nogami pod drążek i przechodzimy na drugą stronę. Następnie wracając, spowalniamy ruch, wydłużamy fazę ekscentryczną i robimy negatyw front levera w taku. Uczymy się tutaj świadomości ciała, świadomości tego, gdzie nasze ciało jest w przestrzeni i polepszamy mobilność i siłę obręczy barkowej. Jeśli już jesteśmy w tej pozycji i potrafimy zrobić wolny negatyw, to czemu by się nie zatrzymać i na chwilę nie spróbować oddalić nóg od klatki piersiowej. Tak, oto mamy szóste ćwiczenie, czyli tuck front lever, który jest pierwszą progresją do tego elementu. Następne ćwiczenie to zwis do góry nogami z biodrami przy drążku. Pilnujemy oczywiście spięcia ciała, tego aby sylwetka była w miarę prosta. Jest to ćwiczenie wprawkowe pod ćwiczenia takie jak negatywy do front levera, dlatego możecie sobie zobaczyć, na przykład spróbować troszeczkę oddalić się od drążka i przytrzymać taką pozycję. I ostatnie ćwiczenie, czyli Dragon Flag. Ćwiczenie, w którym nasz korpus pracuje praktycznie identycznie jak we front leverze, dlatego jest to super ćwiczenie przed front leverem. Proponuję wykonywać to ćwiczenie na prostych łokciach, żeby od razu się one wzmacniały. I zwracamy uwagę tutaj, aby oczywiście linia naszego ciała była prosta i na to, żebyśmy się nie wyginali w tak zwanego słynnego banana. No, napiszcie w komentarzach, co sądzicie, jakich wy ćwiczeń używacie. Zachęcam do subskrypcji, lecimy cały czas do przodu. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego. Yo!